Znajdujemy się na terenie Fortu Batowice. Będziemy zmierzać do ukrytych tajemnic tego fortu. Będzie to trudne zadanie, ale myślę, że uda nam się wejść do tego skrytego pomieszczenia, znajdującego się pod ziemią. No to powoli schodzę do tego kanału, który nas zaprowadzi do tego podziemnego pomieszczenia. Delikatnie się opierając, schodzę, opieram się jeszcze raz. Teraz musimy uporządkować wejście do tego pomieszczenia. I żeby tu wejść, proszę Państwa, to jest jednak dobra gimnastyka, czyli odpowiednie ułożenie figury. Ten kamień mi tu przeszkadza, ale i przez kosy butelek. O, przedzielam się powoli po obsuwających się opakowaniach szklanych i chodzę i wyszedłem. Ryzykowna zabawa. No i weszliśmy do pomieszczenia, podziemnego pomieszczenia Fortu Batowice. Jak Państwo widzą, znajduje się tutaj cały skład skupu butelek po alkoholu. Skąd te butelki się wzięły? Otóż te butelki były rzucane przez te otwory. A te otwory świadczą i o jednym, że to, proszę Państwa, było szambo. I tam na górze o te szambo oczywiście było nieczynne. Smakosze różnego rodzaju napojów alkoholowych popijali przez długie, długie lata, czego efektem jest tutaj stos nagromadzonych różnego rodzaju alkoholi. Tu muszę zdradzić Państwu jedną tajemnicę. Otóż niedaleko stąd mieszkali bezdomni. I mieszkali również osoby, których poszukiwała policja. I w tym miejscu ci poszukiwani przez policję nocowali. To było idealne ukrycie. Żaden policjant tutaj nie wszedł. To było miejsce znane tylko osobom bezdomnym, które tu mieszkały. Osoby te niestety nadużywały alkoholu, w związku z tym nie mogły mieszkać w domach dla nich przeznaczonych i przechowywały się tutaj również osoby mające wyroki sądowe, uchylające się od wymiaru sprawiedliwości. Ja to miejsce, o tym miejscu doskonale wiedziałem, ale żyłem w dobrej komitywie z bezdomnymi i to była taka nasza wewnętrzna tajemnica. Teraz, kiedy już bezdomnych nie ma, mogę Państwu właśnie pokazać to miejsce, że ono służyło w głównej mierze do ukrywania się przed policją ludzi z kryminalną przeszłością. Stąd też tu stare materace zgniły. Tu sobie rozpalali ogniska, dlatego też, jak Państwo widzą, te sufity są okopcone. Jeszcze tu jest jedna tajemnica, o której nie powiem,
bo z tego pomieszczenia można gdzieś tam jeszcze się dostać, ale to trzeba, bo wymagałoby to odkopania i dużego nakładu sił. Ale niech to już zostanie na wieki wieków tajemnicą tego fotu.